Pod koniec stycznia zjawiła się czołówka Teatru Wojska Polskiego w osobach majora Władysława Krasnowieckiego oraz porucznika Mariana Mellera wraz z grupą wojskową zebranych w teatrze pracowników, z wybranym na kierownika technicznego Kazimierzem Biskupskim, major Krasnowiecki powiadomił, że rozkazem dowództwa pierwszej armii wojska polskiego obejmują gmach, który od tej pory będzie siedzibą Teatru Wojska Polskiego. Po kilku dniach ekipa wyjechała do Lublina i Katowic, zostawiając jako pełnomocnika dyrekcji porucznika Mariana Holendra z kilkoma żołnierzami i podoficerami, powierzając im zadanie organizowania zaplecza technicznego teatru. Z inicjatywy dawnych pracowników technicznych powołano Zarząd Organizacji Związków Zawodowych w składzie Zbigniew Szatkowski, Henryk Głowacki, Mieczysław Ciesielski, Szczepan Olczyk. Teatr był opustoszały. Tylko wiara i zapał starych pracowników mogły go ożywić. Zabraliśmy się ostro do pracy. Zdobyciem kurtyny zajął się zaprzyjaźniony z teatrem znany przedwojenny piłkarz ŁKS Władysław Pegza, ze starych dekoracji zbito zastawki, ustawiono je na pustej scenie i oto w nader skromnych warunkach mogło już odbyć się widowisko. Była to składanka w reżyserii Jerzego Waldena z udziałem jego żony oraz Zygmunta Nowickiego, przedwojennego aktora i działacza łódzkiej tur. Spektakl poświęcony był wspomnieniom o Warszawie. W drugiej połowie lutego powróciła do Łodzi dyrekcja teatru, którą powiadomiliśmy o wywiezionym przez Niemców majątku teatru. Korzystając z informacji naocznych świadków, podjęto staranie o przywrócenie rozproszonego mienia. Dyrektor, major Krasnowiecki, jako dowódca jednostki wojskowej, wydał rozkaz wyjazdu po ten niezbędny teatrowi majątek plutonowemu rezerwy Henrykowi Głowackiemu, kierownikowi oświetlenia, i podchorążemu sierżantowi Tadeuszowi Samusiowi, kwatermistrzowi teatru. Ich wysiłek i spryt przyniosły wspaniałe rezultaty. Powróciło do Łodzi kilka fortepianów i pianin, dziesięć maszyn krawieckich i stolarskich, duża ilość reflektorów, kostiumów, peruk, instrumentów drewnianych i blaszanych, wagon tekstyliów, kotar, farb suchych w beczkach i w workach, obuwia stylowego i rekwizytów. Wszystkie te dobra były przedmiotem sporu pomiędzy Teatrem Wojska Polskiego i magistratem Łodzi. Wojsko traktowało je jako zdobycz wojenną, magistrat jako mienie niemieckie należne gminie. W rezultacie wszystko przyznano teatrowi. Tymczasem doszła nas wieść, że na ulicy Piotrkowskiej 112 znajduje się duża wypożyczalnia kostiumów teatralnych własności Niemki z Wiednia Katarzyny Brüdinger. W zamian za pracę chętnie zgodziła się przekazać je teatrowi. Przejęliśmy te kostiumy, a były między nimi autentyczne mundury austriackie sprzed I wojny światowej, które do dziś służą jako dokładne wzory z tamtego okresu. Na początku marca, w którąś niedzielę. Na scenie ustawiono ring i odbył się mecz bokserski, a w tydzień później na tej samej scenie sąd wojskowy rozpatrywał sprawę dwóch młodych mężczyzn oskarżonych o rabunek, zostali skazani na karę śmierci.